Także słuchajcie, nie mówcie, że nie macie czasu. Nie mówcie, że wam się nie chce, bo nie wiadomo, ile to wszystko potrwa. Jak jest taka pogoda, tak jak teraz, nawet jak po prostu nie pada, wyjdźcie. Wystarczy 30 minut, żeby się dobrze poczuć. Trochę się przebiec, odłożyć ten cholerny telefon w końcu, bo ciągle patrzycie w ekraniki, ciągle patrzycie w komputer. Wszystko zróbcie i pomyślcie o swojej przyszłości. Oczywiście, nauka jest najważniejsza. No, ale nie można przesadzać. Pamiętajcie, że to, co w głowie czasem jest ulotne, nasze ciało również. Moje ciało to tam już kij, ale wasze ciała jeszcze piękne, młode, zwinne, elastyczne, chcą ćwiczyć. To, co im teraz zostawicie, będziecie odczuwać na przyszłość. Pomyślcie o tym i działajcie. Jestem z wami.